Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej posłów Koalicji Obywatelskiej. Jest tutaj ze mną Katarzyna Lubnauer, która odwiedziła dzisiaj Mysłowice i województwo śląskie. Jest Monika Rosa. A po mojej lewej stronie pan Arkadiusz Sabat, właściciel hali, która znajduje się za nami. Jesteśmy w Mysłowicach obok bomby ekologicznej. To jest już druga bomba, która została podrzucona do Mysłowic. Pierwszą teoretycznie udało się zneutralizować. Teoretycznie, dlatego że informacje, które do nas dopływają, a którymi dzisiaj zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, wskazują, że odpady nie zostały zutylizowane, a tylko zmieniły lokalizację. Ponad 90 milionów publicznych pieniędzy poszło na utylizację odpadów. One powinny raz na zawsze zostać unieszkodliwione. A wszystko wskazuje na to, że dorwała się do tego mafia śmieciowa, która przejęła te odpady i podrzuciła w kolejne inne miejsce. I prawdopodobnie kolejny raz będziemy musieli z publicznych pieniędzy wydać środki finansowe, pieniądze Polek i Polaków, pieniądze podatników, żeby zutylizować odpady. To jest bomba ekologiczna, która znajduje się blisko mieszkańców Mysłowic. Tutaj nieopodal nas bawią się dzieci na podwórku, na placu zabaw. Mieszkają ludzie, którzy obawiają się, czy te niebezpieczne odpady, a jest ich ponad około tysiąca ton, czy nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie zagrażają bezpieczeństwu. Te odpady znajdują się tutaj już ponad 2 lata, a państwo, aparat państwa przymyka oczy, udaje, że tego problemu nie ma. No łatwiej jest kobiecie w szpitalu kazać kucnąć i zakaszleć, niż ścigać poważnych przestępców, ścigać mafie śmieciowe, które traktują nas jak te beczki, które tam się znajdują, do których można wlewać każdy ściek. Oddam głos teraz panu Arkadiuszowi, który w kilku zdaniach opowie, jak to się stało, że tutaj w Mysłowicach znalazły się odpady, i niech odpowie na pytanie, czy może liczyć na pomoc państwa, czy może liczyć na pomoc administracji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tak jak pan poseł przed chwilką powiedział, odpady znajdują się tutaj już w tej hali niemal od 2,5 roku. Hala znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie bloków osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy. Władze miasta nie chcą się podjąć usunięcia zastępczego tych odpadów, ponieważ uważają, że odpady zamknięte w hali nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Twierdzą, że gdyby były na zewnątrz, to jest zupełnie inna sytuacja, stąd nie chcą skorzystać z artykułu 26a ustawy o odpadach. Uważam, że gdyby się znalazły środki publiczne, środki centralne, władze miasta też miałyby ułatwioną drogę, żeby to, te decyzje podjąć. Natomiast dopóki taka czy specustawa, czy środki finansowe, centralne nie znajdą się, to w tym kraju takich hal jest mnóstwo. To już państwo wielokrotnie słyszeli, że mówi się o 400 obiektach tego typu, których jest u nas. I one będą nadal trwały i mamy dokładną kopię Zielonej Góry tutaj w Mysłowicach w tej chwili. Także władze miasta czekają chyba tylko na ten efekt końcowy. Halę wynajęliśmy firmie, która wyglądała normalnie, także tak powiem. Firma budowlana, firma, która miała się zajmować produkcją tutaj, konfekcjonowaniem klejów do płytek, produkcją posadzek betonowych. I mauzery, które są ukryte za big bagami, które tam dopiero państwo zobaczycie, zostały odkryte przez policję na skutek zapachu, który właściwie zaczęły wydawać i to zaczęło niepokoić tutaj nas, co tam się znajduje właściwie w tych workach, jak się później okazało, za tym są ukryte mauzery. Następnie odbył się proces sądowy, bo najemca też się przyznał do wszystkiego. Został skazany na łącznie 9 miesięcy, odsiedział 5 miesięcy, został wypuszczony z więzienia. On w tej chwili nie poczuwa się do żadnej winy, uważa, że swoją karę już odbył. Z problemem zostaliśmy my, jako zwykli obywatele, oszukani przez prawdopodobnie mafie śmieciowe, które mogą swobodnie działać, jak widać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Monika Rosa. Szanowni Państwo, takich miejsc jak tutaj, takich bomb ekologicznych z opóźnionym zapłonem jest w Polsce kilkaset. W kilkuset miejscach ludzie, dzieci boją się, co się wydarzy jutro, pojutrze, a może za miesiąc albo za rok. Przykład Zielonej Góry pokazuje, jak bardzo ten strach jest uzasadniony. W 2018 roku, kiedy przez Polskę przetoczyła się taka potężna fala pożarów, takich nielegalnych składowisk śmieci, pan premier Morawiecki mówił, że będzie walczył z mafią śmieciową. Jak wygląda ta walka? Nie walczy się z mafią śmieciową. Walczy się z kobietami, z ich prawami, z prawem do decydowania o sobie. Walczy się z kobietami, które wychodzą na ulicę demonstrować. Natomiast mafia śmieciowa, jak widać na załączonym obrazku, ma się bardzo dobrze. Pieniądze. KPO. Setki miliardów złotych obiecanych na inwestycje, na rozwój, ale także właśnie na utylizację takich niebezpiecznych substancji i składowisk śmieci. Na przykład na to, żeby zrewitalizować takie tereny jak w Jaworznie czy w Tarnowskich Górach po zakładach chemicznych. Tych pieniędzy w Polsce nie ma, a takie bomby ekologiczne, które zagrażają każdej i każdemu z nas, po prostu tykają. Pani poseł Krystyna Szumilas. Szanowni Państwo, jechałam tutaj przez piękny zielony las, minęłam przedszkole Skrzat, bloki i blisko tych wszystkich miejsc mamy tutaj taką bombę ekologiczną, która zagraża mieszkańcom, zagraża dzieciom. A władza, a rząd nic nie robi. Woli wydawać pieniądze na wille, na promocję, na propagandę, na to, co im może przynieść skutek wyborczy. Natomiast nie dba całkowicie o bezpieczeństwo mieszkańców, nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób pomóc samorządom, pomóc gminom, które zostały oszukane, które zostały w tragicznej sytuacji. Przecież można było wziąć pieniądze z Unii Europejskiej, można było zrobić rezerwę w budżecie państwa, można było zrobić wiele, wiele rzeczy przez 8 lat rządów PiS-u, żeby takie miejsca nie powstawały, żeby takie miejsca, jeżeli już są, zostały zlikwidowane. Dzisiaj mieszkańcy siedzą na bombie ekologicznej. Zagraża to dzieciom, zagraża to kobietom, zagraża to mężczyznom, starszym i młodszym. Nie wiadomo, kiedy ta bomba wybuchnie. To jest ostatni moment, żeby władza coś z tym zrobiła. Żeby przeznaczyła pieniądze, które marnotrawi, na pikniki, na dofinansowanie różnych swoich potrzeb, żeby te pieniądze wykorzystała na utylizowanie, na likwidowanie takich miejsc. I jeszcze jedno. Mieszkańcy nie dadzą się oszukać. Zielona Góra pokazała, że nie wierzą w komunikaty pani minister Moskwy, rządu, w to, że jest bezpiecznie, że jak się pali ileś tam tysięcy ton niebezpiecznych materiałów, to mieszkańcy mogą spokojnie żyć, wychodzić na spacer, cieszyć się piękną pogodą. Nie, tak nie jest. Nie wystarczy wyłączyć monitoringu. Trzeba jeszcze zrobić coś, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I tutaj apelujemy o to i do władz miasta, i do rządu, żeby coś z tym problemem zrobili. Pani poseł Katarzyna Lubnauer. Proszę Państwa, poznajemy nowe słowa, mauzery. Wiemy, że tam są takie zbiorniki, w których są niebezpieczne substancje. Można powiedzieć, że Myślenice miały szczęście, że to nie tutaj, tylko koło Zielonej Góry wybuchł pożar. Ale przecież zauważmy, co się dzieje z mieszkańcami Zielonej Góry. Oni w tej chwili nie wiedzą, czy mogą bezpiecznie oddychać powietrzem, które jest w Zielonej Górze, czy mogą bezpiecznie korzystać z wód głębinowych, czy z wód gruntowych, czy mogą bezpiecznie korzystać z warzyw, owoców, które hodują na przykład w ogródkach przydomowych. Nie wiedzą, ponieważ ta władza chowa głowę w piasek i udaje, że to nie jest ich problem, że to jest problem samorządów, że to jest problem czyjś obcy. Natomiast równocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wydaje pieniądze, masowo wydaje pieniądze na rzeczy, które bym uznała za mniej ważne niż oczyszczenie polskich miast, miasteczek z śmieci. Na przykład na to, żeby prawie 900 milionów wydać na ocieplenie
kościołów i parafii. Kolejne 40 milionów na geotermię Rydzyka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, tam okazuje się, że odkąd mają geotermię i mają ciepło z geotermii, mieszkańcy Torunia jeszcze więcej płacą za ciepło. Ale kolejne pomysły, na przykład 13 milionów na ogród roślin biblijnych z NFOŚ-u, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Po 7 milionów na takie działania jak na przykład ekologia w chrześcijaństwie albo Puszcza TV Sakiewicza, gdzie filmy średnio oglądało, bo chyba już tego nawet nie ma, kilkadziesiąt osób. I za to wszystko płacimy z pieniędzy publicznych zamiast ratować życie i zdrowie mieszkańców naszych miast. Zauważmy jedną rzecz. Jeżeli tutaj wybuchnie pożar, to wtedy się zainteresuje dopiero władza tym wysypiskiem. A przecież ono tak samo jak to w Zielonej Górze jest po prostu tykającą bombą. Jeżeli coś się stanie, to jakie Mauzery mają do siebie to jeszcze, że w pewnym momencie zaczynają przeciekać, że zaczynają korodować i przeciekać. Efekt? Zaczyna to wpływać do wód gruntowych, zaczyna być to jeszcze bardziej niebezpieczne. My mamy prawo od władzy po 8 latach oczekiwać wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje w Polsce. Za to, że trzykrotnie wzrosła ilość niebezpiecznych śmieci sprowadzanych do Polski. Za to, że nie mamy pieniędzy z KPO, mimo tego, że są tam również pieniądze na rewitalizację, na uzdatnianie terenów poprzemysłowych. I za to przede wszystkim, że mieli walczyć z mafią śmieciową. Ale walka z mafią śmieciową to jest z jednej strony powsadzanie do więzienia tych, którzy są winni, ale z drugiej strony likwidowanie takich wysypisk, takich miejsc, gdzie są niebezpieczne odpady. My wszyscy mamy prawo oczekiwać od władzy, że pozwoli nam czuć się bezpiecznymi w naszych małych ojczyznach, że będziemy wiedzieli, że samorządy mają pomoc ze strony rządu, między innymi środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy z KPO na to, żeby likwidować tego typu składy. Nie ma tego, ponieważ ten rząd udaje, że od 8 lat rządzi Tusk. Nie zauważyli, że to oni mają odpowiedzialność. Cały czas zachowują się tak, jakby to były nie ich śmieci, tylko śmieci czyjeś obce. A to są śmieci, za które odpowiada polska władza. To jest właśnie smród władzy, która nie potrafi radzić sobie z problemami. Drodzy Państwo, Mysłowice leżą w okręgu wyborczym Mateusza Morawieckiego. Ma taki sam mandat jak my. Jest posłem z okręgu katowickiego, jak Monika i ja, i apelujemy, żeby tutaj się pofatygował. Przyjechał do miasta, które leży w jego okręgu, nie na piknik, ale tutaj, gdzie są problemy, gdzie żyją ludzie, którzy mają prawo się bać. Dzisiaj to PiS sprawuje władzę i to w ich rękach leży odpowiedzialność za te składowiska, ale także za utylizację tych składowisk. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli są pytania ogólne. Oczywiście nagrania indywidualne również będą możliwe, ale chcieliśmy też Państwa zaprosić do środka. Więc jeżeli są pytania takie ogólne, to bardzo proszę teraz i za chwilkę przejdziemy wspólnie do hali zobaczyć z bliska, jak te odpady wyglądają. Jeżeli będzie pytanie, to proszę też powiedzieć, do kogo jest kierowane. Bardzo proszę. Które obowiązują i mają chronić nas przed odpadami niebezpiecznymi zwłaszcza, mają ogromną ilość, powiedziałabym, niezałatwionych i nie dość konkretnych zapisów. I stąd bardzo bym prosiła, żebyście może Państwo znaleźli trochę czasu i niezależnie od tego, czy Wasze interpelacje być może, albo może, nie wiem, jakieś propozycje zmiany takiej ustawy trafiły do zamrażarki, czy nie. Uważam, że trzeba to zrobić, a brakuje rzeczy następujących. Jest w ustawie taki artykuł 26a, który mówi o tym, że jeżeli odpady są niebezpieczne, to miasto ma obowiązek, prawda, wykonać, że tak powiem, działanie likwidujące. Oczywiście nie jest to przepis, który mówi, że tak ma być, czyli nakazowy, tylko że miasto ma taką możliwość, z czego nasze korzysta, że zostaje na poziomie możliwości, a nie nakazu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie rozumiem, jak można nie ingerować po tych wszystkich przypadkach i przypadłościach ustawowo i nakazowo w sposób taki, jak może być tak, że miasto robi przetarg na wywóz odpadów tym niebezpiecznych
i może wybrać wykonawcę, który nie ma instalacji utylizacyjnej. To jest dramat. Dzisiaj, niestety, dzisiaj trzeba bardziej ingerować w takie sprawy. I jeszcze kolejna rzecz. Jak to jest możliwe, że tak naprawdę o ewentualne dofinansowanie na likwidację takich odpadów niebezpiecznych, w mniejszej ilości, takich chociażby jak tutaj dzisiaj, tak, nie może zwrócić się o dofinansowanie indywidualny przedsiębiorca? Czy on jest, przepraszam, gorszym Polakiem niż prezydent miasta? Myślę, że nie. W związku z powyższym tych zmian pewnie jest sporo, one są bardzo pilne, które wreszcie może dałyby szansę na to, żeby tych odpadów było po pierwsze mniej, a po drugie, żeby nie było takiej kuriozalnej sytuacji, że polska firma wytwarza odpady niebezpieczne, bardzo niebezpieczne i przekazuje je do utylizowania, tak naprawdę w cudzysłowie trzeba by powiedzieć utylizowania, ponieważ przekazuje to firmie, która dzisiaj rozwozi, czyli inaczej nie dość, że nie ma własnej instalacji, to jeszcze nie zadba o to, żeby przekazać to tam, gdzie te instalacje są. Dziękuję. Obiecujecie Państwo? Tutaj słusznie pani redaktor powiedziała o utylizacji. Zadajemy sobie pytanie, czy odpady niebezpieczne w Brzezince, które się znajdowały ponad 8 tysięcy ton, zostały zutylizowane, czy tylko zutylizowane zostały środki finansowe przeznaczone na wywiezienie tych odpadów. Mówimy o ponad 90 milionach złotych. Słuszne pytanie, jak to jest możliwe, że władza publiczna dopuszcza w przetargu firmę, która nie ma kwalifikacji do tego, ani możliwości, żeby zutylizować odpady. Z tego, co już wiemy po kontrolach poselskich, a zajmuje się tym prokuratura, tak jak wspomniałem, Centralne Biuro Antykorupcyjne, również Najwyższa Izba Kontroli, firma przedstawiła referencje spoza Unii Europejskiej, bodaj z Albanii i z Ukrainy, które nie można było w żaden sposób zweryfikować, nie miała żadnego portfolio wskazującego na to, że ma możliwość zutylizowania odpadów. Mało tego, nie posiadała instalacji do wywożenia odpadów. Efekt jest taki, że wszystko wskazuje na to, że odpady tylko zmieniły lokalizację. Ktoś na to pozwolił, że w przetargu startuje firma, która dostaje zlecenie z miasta za kwotę ponad 90 milionów złotych. Miasto określa termin utylizacji, wywiezienia, zbadania, zutylizowania na 3 miesiące, a według informacji, które się pojawiają, nie ma na świecie takiej instalacji, która zutylizowałaby w tym czasie. Więc pytanie, które również padło w jednym z materiałów prasowych w telewizji TVN, kto weźmie odpowiedzialność i kto nadzorował przetarg, który odbył się w Mysłowicach. Co do przepisów, może tutaj oddam teraz głos koleżankom, bo ja jako mieszkaniec Mysłowic musiałem swoje trzy zdania powiedzieć. Oczywiście to, co pani proponuje, jest mądrym pomysłem, żeby nie tylko samorządy, ale również przedsiębiorcy mogli zwracać się. Będzie trzeba pewno takie zmiany prawne zorganizować. Natomiast jak się pytasz kto, no to trzeba powiedzieć jasno, że na przykład w tej spółce Skarbu Państwa, która odpowiada za produkcję trotylu, to nominat nowej władzy, prezes z PiS-u, taki zawarł dokładnie kontrakt na utylizację tego, co się nazywa tą czerwoną wodą, że w efekcie wylądowało to gdzieś pod Częstochową, tak? W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której albo to jest amator, albo można mieć inne podejrzenie, kto się decyduje na to, że produkty tak niebezpieczne jak po produkcji trotylu trafiają na takie składowisko, wysypisko, zamiast być utylizowane. Takich przypadków może być znacznie więcej w Polsce i oczekuję od władzy po pierwsze skuteczności, ale po drugie rozliczania wszystkich tych, którzy są winni. Natomiast oczywiście tak trzeba będzie zmienić tak prawo, żeby rzeczywiście osoby, które stały się również ofiarami tego typu mafii śmieciowej, mogły się również starać o środki w celu utylizacji tych śmieci. Po prostu my wszyscy będziemy wtedy bezpieczniejsi. I mieszkańcy Mysłowic, i mieszkańcy Zielonej Góry, i mieszkańcy wszystkich właściwie miejsc w Polsce. Natomiast mówi pani dużo o samorządzie i trzeba powiedzieć bardzo jasno. Na przykład samorząd w Zgierzu bardzo by chciał zlikwidować po Borucie te tereny, które są bardzo ciężko skażone i które powinny być zutylizowane. Na to są między innymi pieniądze z KPO. Ale to są środki niewspółmierne do tego, co może miasto.
to są środki, które naprawdę oznaczałyby większość budżetu miasta Zgierza. I tak podobnie jest w bardzo wielu miejscowościach, że potrzebna jest zwyczajnie pomoc ze strony państwa lub środków europejskich, jak w przypadku KPO, Bydgoszczy, Zgierza, Jaworzna czy Tarnowskich Gór. Myślę, że na to pytanie pierwsze odpowie pan Arkadiusz Saba, który jest właścicielem tego obiektu. Kody odpadów są tutaj znane, więc może je przytoczyć. Są to odpady niebezpieczne. Również niektóre etykiety wskazują na pochodzenie. Policja, prokuratura te informacje posiada, o tym powie pan Arkadiusz. Co do utylizacji odpadów z Brzezinki. Rzeczywiście taka była oficjalna informacja, że są one utylizowane w Niemczech. Według informacji, które posiadamy, tylko dwa tiry przekroczyły granicę. Dzisiaj wszystko jest rejestrowane i odpady nie zostały wywiezione i nie zostały zutylizowane w Niemczech. Jeżeli chodzi o pochodzenie tych odpadów, to ono nie jest znane, skąd one dokładnie przyjechały, przynajmniej mnie. Natomiast są oznaczenia na tych mauzerach, które zostały odsłonięte w trakcie badań przez biegłego. Pojawiły się etykiety, które wskazują na chyba wytwórcę czy firmę, która przejęła to, bo są to też znane ogólnopolskie firmy, nam wszystkim. Są firmy mniej znane. Jest ich około 10 czy więcej podmiotów, które tam się znalazły. Ja te informacje, zresztą w trakcie badań policja była obecna, ale też ja robiłem te zdjęcia z tych etykiet, przekazałem to policji. Czy policja tym tematem się zajęła? Nie wiem. Wiem, że śledztwo jest umorzone, w związku z tym nie znam dalszych losów, jeżeli chodzi o pochodzenie tych odpadów. Z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne za przywiezienie odpadów, zostały one zatrzymane przez policję. Prawdopodobnie zostały one już osądzone. Nie mam takich informacji stuprocentowych potwierdzających, że odsiadują wyroki. Natomiast z informacji, które posiadałem, osoby odpowiedzialne zostały zatrzymane przez policję bądź przez Centralne Biuro Śledcze, nie pamiętam, bo to było jednak parę lat temu. Ale mówi pan o przestępcach, a ja teraz się jeszcze pytam o ludziach, którzy się na to zgodzili. Tutaj domysłowi wjeżdżało 800 tirów. Tak, ja... Mamy analogiczną sytuację między jednymi odpadami i drugimi, które znajdują się za nami, ponieważ ktoś pozwolił. Tamte odpady przyjechały w poprzedniej kadencji. Te odpady przyjechały w obecnej kadencji. Również ktoś czegoś nie zauważył. Również ktoś czegoś nie dopilnował.
natomiast przepisy prawa również w międzyczasie się zmieniały. Wówczas one nie umożliwiały zatrzymania procederu wwożenia odpadów. Pamiętam jako mieszkaniec Mysłowic, nie jako urzędnik, bo nie pracowałem w urzędzie w tym czasie, ale pamiętam jako mieszkaniec Mysłowic, że mieszkańcy Brzezinki zwrócili uwagę na odpady, beczki, mauzery, które przywożone są tirami do Mysłowic. Służby starały się w jakiś sposób zadziałać. Policja przyjechała na miejsce, Straż Pożarna, Inspektorat Ochrony Środowiska i wszyscy rozłożyli ręce, ponieważ teren był prywatny, wynajęty, była podpisana umowa, po drugiej stronie pojawili się prawnicy, którzy legitymowali się tym, że mają prawo do tego, żeby te odpady w tym miejscu składować. Zanim cała procedura ruszyła, trwały miesiące, odpady w tym miejscu zagrażały życiu i bezpieczeństwu mieszkańców. W międzyczasie zmieniły się przepisy, które umożliwiły, żeby prezydent miasta podjął decyzję i zobowiązał siebie jako organ do tego, żeby zutylizować odpady z prywatnej nieruchomości. Myślę, że dziękujemy Państwu bardzo za udział. Zapraszamy do środka.